Cześć, Mężko, jestem Terins, witam wszystkich kolejnych na moim kanale. Dzisiaj po raz pierwszy zrobię Q&A. Mój kanał ma już 6 lat, dopiero teraz robię pierwsze Q&A. Może troszkę nie w porę, ale wiadomo, lepiej zrobić późno niż wcale. Zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie komentarz. No i zapraszam do oglądania. Czy twoi znajomi, a także rodzina wie, że nagrywasz na YouTubie? Tak, wiedzą, nie mam przed nimi niczego ukrywać, ponieważ robię to, co lubię. Drugie pytanie od Nikola Nikola. Czy masz jakieś marzenia niezwiązane z YouTube, takie osobiste? Tak, bardzo chciałbym pojechać, no kiedyś odwiedzić, może nie na stałe, ale odwiedzić Stany Zjednoczone. Jak oglądałem sobie, jak wygląda to wszystko w różnych filmach, grach, zdjęciach, naprawdę mega mi się tam podoba, to jest całkowicie inny styl w Stanach Zjednoczonych niż tutaj w Europie. Chciałbym kiedyś to odwiedzić i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda tam pojechać. Typowy Bambo pyta, jak zareagowałeś na ponad 250 tysięcy wyświetleń pod filmem o kamerzyście? Powiem wam, że naprawdę nie wiem, co YouTube zrobił, że tak wypromował mój film, ale jestem z tego bardzo zadowolony i wdzięczny w ogóle kamerzyście, bo gdyby właśnie nie ten film, nie miałbym na pewno tych 10 tysięcy, które mam aktualnie, już ponad 11 tysięcy mam, ale nie miałbym nawet 10 tysięcy, gdyby właśnie nie ten film, ponieważ no naprawdę strasznie poleciał ten film w górę, wybił mój kanał, za co jestem mega wdzięczny kamerzyście, ponieważ no po prostu zrobiłem reakcję na jego piosenkę. Tak naprawdę siedziałem tylko na fotelu i słuchałem piosenki, trochę pobujałem głową, no i takie wyświetlenia praktycznie z niczego. Fajnie. Dekubix pyta, czy grasz w GTA San Andreas? Powiem ci tak, na starym laptopie naprawdę grałem bardzo często w San Andreas. Teraz mam nowy komputer, przesiadłem się na GTA 5, ale wtedy San Andreas nie zrobił już na mnie takiego dobrego wrażenia. To było coś takiego, jakby się przesiąść z Jaguara na Malucha, no nie podobało mi się tak, jak mi się to podobało zawsze. Alex Krasnal pyta, skąd pomysł na nagrywanie na YouTube i skąd pomysł na reakcję na piosenkę, jak ci to przyszło do głowy? Powiem ci tak, jak kamerzysta zaczął nagrywać właśnie piosenki, to było w marcu chyba bodajże tego roku, zastanawiam się, co nagrać, żeby właśnie jakoś zdobyć wyświetlenia, tak samo na jego piosence. Początkowo nie miałem pomysłu, dałem po prostu jakiś tam komentarz z myślą, że widzowie wpadną do mnie. Nie stało się tak, ale zauważyłem tak samo, że ludzie zaczęli robić na to reakcję. Ja sobie myślałem, no to będzie raczej nudne, więc nie chciałbym takiego czegoś nagrywać. Ale już drugą piosenkę, Titanica, pomyślałem sobie, a nagram. I powiem wam, że naprawdę byłem zaskoczony, ponieważ nie były to wyświetlenia naprawdę duże, ale były naprawdę większe niż typowe moje filmy. Ponieważ w tamtym okresie robiłem na jednym filmie może z... tak z 300-400 wyświetleń, a reakcja na Titanica zrobiła już naprawdę fajną liczbę. To było chyba tam 2,5 tysiąca, teraz już jest ponad 3 tysiące. Więc powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie, że zacząłem robić reakcję. Pytanie, które się naprawdę często pojawia. Ile masz lat? Wiem, że pewnie tego nie widać, ale mam lat 17. Wyglądam na lat 14-15, ale tak, mam 17 lat. Skąd wzięła się nazwa kanału Terins? Mówiłem już tu w jakimś filmie, ale powiem jeszcze raz. W 2013-14 roku był ten hype na Minecrafta. Chciałem też właśnie grać na multiplayerze i trzeba było wymyślić sobie nick. Ja no, nie wiedziałem po prostu, jaki nick zrobić i chciałem mieć jakiś po prostu na stałe. To nie był żaden generator nicków, po prostu sobie wziąłem i zacząłem wymyślać coś w głowie, jakoś bełkotać i właśnie przez ten bełkot wyszła właśnie moja nazwa Terins, bo coś tam jakieś łączyłem różne słowa, na przykład termos, ternit, termit, i wyszło Terins, więc mi się to spodobało. Później zmieniłem niektóre małe litery na duże, żeby to jakoś ciekawie wyglądało i powiem wam, że naprawdę nick mi się teraz podoba i wizualnie, i jak się mówi. Nizak.pl, tutaj naprawdę widzę, że się postarałeś, bo tych pytań mi nawaliłeś tyle, co Feniks skacze na rowerze. Buongiorno, buongiorno. No dobra, to lecimy. Czy wymyśliłeś, jak nazwać chomika? Tak. Nazwałem go Andrzej. Planujesz jakiegoś giveaway'a na przykład na Pace of Card? Szczerze mówiąc, ale tak szczerze, to nie. Czy mam dziewczynę? Otóż nie, nie mam dziewczyny. Twoja ukochana gra i taka, której nienawidzisz? Powiem ci tak, to jest zmienne, ponieważ czasem jest to GTA, a czasem CS. Ogólnie uwielbiam właśnie serię GTA oraz serię CS. To są moje dwie takie ulubione gry. A czy jakieś nienawidzę gry? Powiem ci szczerze, nie mam takiej. Czy planujesz zrobić jeszcze jakiś unboxing lub recenzję? Powiem ci tak, recenzję jakoś ostatnio zrobiłem, to były wakacje, nie przyjęła się za bardzo, więc nie wiem, może jak coś ciekawego będzie, to jakoś zrobię, ale szczerze powiem, na pewno coś się kiedyś wydarzy, że zrobię jakąś recenzję lub unboxing. To będzie na pewno. Kim chciałbyś być w przyszłości, oprócz bycia YouTuberem? Nie wiem, totalnie nie wiem, nie wiem, jaki mam w ogóle plan na życie, jak na razie. Czekam to, co się w ogóle wydarzy jutro. Nawet nie wiem, co dzisiaj będę jadł na kolację, szczerze mówiąc. Mordo, wybacz, ale za dużo dałeś tych pytań. Po prostu ostatni ci przeczytam. Pozdrowisz Franka z Łodzi i powiesz, że... Tomaszkiewicz to ulaniec.
Nikogo nie będę wyzywał, ale pozdrawiam Franka z Łodzi. Prymek 123 pyta, ile zarabiasz na YouTubie? Mordo, niewystarczająco. Barteku 1203, czy prywatnie słuchasz sobie czasami piosenek youtuberów typu kamerzysta jak Multi itp? Powiem ci szczerze, ostatnio kiedy posłuchałem jakąkolwiek piosenkę kamerzysty, to było chyba we wrześniu. Był taki okres, że naprawdę mi się podobały te piosenki, bo to było coś nowego, ale teraz nie słucham. Szczerze mówiąc, słucham bardziej BDS-a, Youngiego, Hady. Częściej to nawet słucham teraz Kubańczyka niż kamerzysty, ale odpowiadając ci na pytanie, nie słucham aktualnie kamerzysty w ogóle. Tu już jest naprawdę fajne pytanie, Złoty, ile zarobili za twój najpopularniejszy film? I tak wiem, że nie odpowiesz, ale co tam? A mordo, odpowiem ci, przygotowałem sobie screena, za mój najpopularniejszy film zarobiłem, tutaj macie... Tutaj wam się wyświetla screen, powiem wam szczerze, 233 tysiące wyświetleń i tylko taka kwota, to szczerze mówiąc jest to naprawdę mało. W Polsce się naprawdę mało zarabia za reklamy, w Ameryce za 1000 wyświetleń reklam możesz zarobić nawet 7 dolarów, a w Polsce czasem się to zmienia, ale średnia stawka to jest 2-3 dolary za 1000 wyświetleń, ale reklam, nie filmu, tylko reklam. Rosiu.pl pyta, ile masz wzrostu i czy grasz w gry? Powiem ci tak, mordo, jestem naprawdę niski. Wzrostu mam 168 cm, więc naprawdę nie jest źle, znaczy naprawdę nie jest dobrze. I czy gram w gry? Tak, gram w gry, głównie CS oraz GTA, jak już wcześniej mówiłem. Czy uprawiasz jakiś sport? No tak, pewnie, siedzenie przed komputerem. A tak na serio, to nie, żadnego sportu nie uprawiam. Tu już naprawdę dobre pytanie, czy jakby nie było kanału Kruszwil, kamerzysta, multi czy wagon, to byś się sam wybił? Powiem ci szczerze, możliwe, że jakąś tam bym liczbę widzów osiągnął, ale na pewno nie taką jak tutaj. Właśnie nagrywanie o Kruszwilu i kamerzyście dało mi bardzo dużo wyświetleń, bardzo dużo nowych widzów. Jestem naprawdę im za to wdzięczny, ponieważ... Ale załóżmy na to, że bym o nich nie nagrywał. Czy bym miał jakąś grupkę widzów? Miałbym, ponieważ nagrywałem jeszcze jakieś tam różne recenzje wcześniej. Ludzie mnie tam oglądali, było tam po czasem 100 lajków. Ale wiadomo, na pewno bym nie miał takiej widowni, jak mam teraz. Jakubek pyta, od czego zaczęła się twoja przygoda z YouTube'em? W 2013 roku, mordo, założyłem sobie kanał i pierwsze dwa filmy wrzuciłem w pierwszy właśnie dzień powstania kanału. To było z gry Margonem. Pamiętam do tej pory, jakie to były filmy. Pierwsze jak tam zrobić jakiś pierwszy quest w wiosce startowej, a drugi film... To były dodatki do gry, takie najfajniejsze dodatki do gry. Powiem ci szczerze, że osiągnęły one zabójczą ilość wyświetleń. Po jakimś dniu było chyba 8 wyświetleń, więc jest naprawdę świetny wynik. A tak naprawdę to usunąłem to po kilku dniach, ponieważ jak zobaczyłem, co ja nagrałem, to... O Jezu, nie. Mega cringe. Fajnie było, gdyby kiedyś te filmy powróciły, bym zrobił z tego film, że oglądam swoje pierwsze filmy na YouTubie, ale wiadomo, no zostały usunięte, więc no szkoda. Ale byłby naprawdę z tego mega duży cringe, ale to byłby fajny film z oglądania starych filmów. Czym ogólnie nagrywasz na zewnątrz, smartfonem czy aparatem? Mordo, bardzo fajne pytanie. Wiem, że wygląda to jakbym nagrywał jakimś słabszym aparatem, ale nagrywam to telefonem. Aktualnie dwoma telefonami, tutaj mi pomaga właśnie Fenix, więc mordki wbijcie do Fenixa, zasubskrybujcie kanał. Tak, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest pierwszy statyw z telefonem moim, a tutaj Fenix mnie nagrywa. Kurde, wbijcie do niego, subskrybujcie jego kanał, ponieważ się poświęca, morda. Nagrywam telefonem. Ale staram się właśnie, żeby to dobrze wyglądało, żeby to było takie fajne, zamazane tło, żeby to wyglądało naprawdę filmowo, jakoś bardziej profesjonalnie. Tutaj jest właśnie głównie kwestia ustawień, żeby pobawić się trochę fokusem, trochę ISO, a w programie w postprodukcji dodaję troszkę lepsze kolorki. No i tak to wygląda. Czy grałeś chociaż raz w Fortnite? Powiem ci tak, grałem kiedyś u kolegi na PC-cie oraz u kuzyna na Xboxie, ale ta gra mnie naprawdę nie wciągnęła. Zdecydowanie wolę, już jak mówiłem, CS-a i GTA 5. Oho, padła bateria. Co? Dobra, masz wyłączyć? A więc mordeczki, właśnie telefon mi się rozładował. Nie ma już jak nagrywać, a więc to tyle, do następnego filmu, dzięki za oglądanie, no i co, siema!